Cześć, serwador, mamy na w kolejnym filmie. A dziś lecimy sobie właśnie z remontem sufitu w sumie w salonie. I co, pierwsze co, zabezpieczam sobie podłogę. Jak widzicie, po zewnątrz lecę sobie taśmą tynkarską, a środki łączę sobie żółtą taśmą, znaczy zwykłą papierową do Dolfina. I co, dalej rozkładam sobie folię budowlaną, kolejną warstwę, że tak powiem. Eee, obklejam oczywiście po zewnątrz taśmą. Tu ona miała 5 metrów, nakleję sobie ją też na ścianę, tak delikatnie tylko. Następnie sobie odciąłem, odmierzyłem. Zabrałem, ponaciągałem i dalej ten karska taśma. Łapiemy wszystko i to nam ładnie złapię. łapie. Teraz zabezpieczę jeszcze sobie listwy przyścienne i zabieram się za skrobanie. Tu w większości w miarę ładnie mi schodziło Nie musiałem zbytnio moczyć, znaczy później i tak moczyłem. Znaczy, generalnie z zasadą taką stosowałem, że skrobię wszystko, co jest jakby lekkie, znaczy może nie lekkie, ale łatwo odchodzi. Czyli no pod ręką trochę pomachałem i, i schodziło, no to, to skrobałem, a jak nie, nie schodziło, no to moczyłem, moczyłem Znaczy nawet zaraz, później zobaczycie, że nawet jak zeskrołem to jeszcze dalej, później jeszcze moczyłem, skrobałem, bo nie ma co zostać po prostu tych starych powłok malarskich Tutaj mamy właśnie, mm, dalej, bo tu mamy właśnie pęknięty sufit, zaraz zobaczycie dalej co będę z nim robił Motowiertarką sobie tutaj jeszcze podkułem, to jest Grafita Pro i sobie tego ten cały pasek ze skrobałem. Zagruntowałem ten pasek. Reszta Sufitu jeszcze nawet nie skrobałem, bo mam tylko 4 dni robocze. I właśnie to jest pierwszy dzień roboczy. Lecimy sobie i ten kawałek muszę sobie właśnie otynkować. Oczywiście w worldband. Minęło 5 minut, mieszamy jeszcze raz, częścimy mi Już prawie rok ma, na czyściutie jest. I co? Lecimy z tynkowaniem. Równaniem w sumie sufitu, bo e, on ucieka i tak, ale on był tutaj tylko równany dlatego, żeby tak wizualnie to w miarę wyglądało. I tak, nakładałem najpierw kielnią na, na pacę, na blichówkę. Rozciągałem tak z grubsza i zaraz zobaczycie, e, gdy już sobie narzucę trochę tego materiału, poziomicą metrową ściągam do lewej, dociskałem do sufitu, tam gdzie jeszcze nie był skrobany. I ściągałem do równego, do, aby po prostu uzyskać płaszczyznę. I też on był zaciągnięty na ostro. Nie gładziłem go po to, abym je wysechł, żebym na następny dzień już mógł kłaść gładź. Znaczy wiadomo, on tam 2-3 dni przynajmniej powinien wyschnąć, ale już większość wody odparowała na drugi dzień, tak także no nie, nie było ryzyka odparzenia. I co, tutaj dalej jeszcze pokój yy, wyskrobałem. I tutaj jeszcze kawałek mi tylko nad oknem został. Widzicie mocze, skrobie. A odnośnie tego goldblando tam, tam poszedł uni grunt, jak i na cały sufit, ale. Mógł też pójść grunt szczepny, kwarcowy i tak dalej, ale że tam były pozostałości już poprzedniego jakiegoś tynku, to nie było sensu, bo już po całości poszedł grunt i, i tak dalej. I tu widzicie, dalej sobie gruntujemy już elegancko yy, spodę ściku. się taki ten nie wiem, za około 500 zł to i w marketach jest akurat mam ten spatiokolor. Dobrze ławkowcem, wszystko tutaj wcieram. Ale tam właśnie przód zagruntowałem. A tutaj, tył pokoju, że tak powiem, jeszcze moczyłem wodą, i wszystko sobie skrobałem, jeszcze nam się nasypało. Wyczyściłem i właśnie teraz e, już tam ta część schnie. A ja sobie tutaj już, nie, tutaj już gruntuję. Przepraszam, tu już gruntujemy, przed chwilą jeszcze nam skrobałem. Mamy zagruntowany elegancko cały sufit, zostawiamy na kilka godzin, i lecimy z pierwszą warstwą gładzi. Jest to gładź wiążąca C-Col C40, tak z wora i co, nakładam sobie tak samo kielnią na blichówkę, rozciągam w miarę blichówką Tak, żeby w miarę było to równo Następnie, zaraz zobaczycie Piórem 60 cm drela Sobie to ściągniemy A nie, tam nie pokazałem ściągania, ale lecimy sobie dalej nakładamy I wygładziłem w miarę Teraz biorę 60 cm pióro drela i tak ściągam właśnie z grubsza przy tej pierwszej warstwie praktycznie nie musimy tak się starać, żeby to idealnie gładkie było, bo nie będzie. Bo to jest tylko takie wstępne właśnie wyrównanie. No i co? Tutaj w sumie taka monotonia. Ale w sumie cały film będzie trwał tam 8 minut z hakiem, a ja to przyśpieszę nie wiem, z dwóch godzin jakiegoś materiału nagranego było. Zresztą to mniejsza z tym? No. Tutaj bądź teraz będziecie mieli dużo pokazane, później już trochę mniej. Eee, I co, elegancko temu droga ściągam. Nakładam tak samo dalej bichówką, Widzicie światło się trochę zmienia, bo to słońce tak nachodziło i... i raz było lepiej, raz gorzej. Ale. No spokojnie. Także tu już mamy właśnie drugi dzień roboczy, gdzie robię tą pierwszą warstwę kładzi. Tu już widzicie po lewo, u góry troszeczkę podsycha, jednak już ściągało. Niby niby było zagruntowane, a już zaczęło odciągać wodę. No i dobrze w sumie, tak? Bo te. Tu też przy tym sekolu nie ma co... Co ryzykować, robić mokre na mokre, to bo potrafi nam odparzyć przy szlifowaniu, przy malowaniu, a zrobimy suche na suche, gdy wrócę to po prostu na lewą stronę u góry, że tak powiem po paru godzinach, gdy, gdy już to wstępnie zwiąże i woda odparuje, nałożę kolejną warstwę, no to nie będę miał takiego ryzyka, no i takie u mnie nie wystąpiło. Bo sufit w tym momencie już, że tak powiem, jest oddany do użytku i nic się nie dzieje. I tu kończę właśnie pierwszą warstwę zagładzać, że tak powiem, wyrównywać. Mamy zakończone, ściągam sobie piórem i koniec. Tutaj coś mi się nie wycięło źle, trudno. I co, ale Mamy już, nie wiem, paręnaście godzin minęło, czy kolejny dzień. Nie pamiętam jak to nagrywam. I lecimy właśnie z kolejną sobie warstwą yy, tego cekola, bo to będą dwie warstwy cykola. A następnie pójdzie trzecia warstwa finiszki, której w sumie nie pokazywałem jak nakładałem, no bo uznałem, że, że nie było sensu, tylko wa ważne przy finiszce pamiętajcie, żeby już się tam starać, żeby nie było żadnych dołków, wiórków, jakichś zgrubień i ściągamy wzdłuż od okna, bo przy tej pierwszej cekola nie ma znaczenia, w którą stronę ściągamy, a gdy ściągamy już ostatnią warstwę, no to już ma znaczenie jak to ściągamy, bo potem widać właśnie takie fale Dunaju. A jak ściągniemy ładnie równo od okna, to na nam nie wystąpi. Tutaj właśnie wszystko już tam obskrobałem, jakieś właśnie inne nierówności. Ile co dalej jeszcze kończyć tą drugą warstwę gładzi. Tak jak właśnie widzicie, nakładam sobie elegancko z podesciku. Z drabiny to była katorga. Znaczy stałyby by po prostu bolały. A z podestu jest bardzo wygodnie. sobie tam stawiłem też wiaderko na wiaderku wysoko. Nie musiałem schodzić co chwilę ee, brać. Co chwilę tylko sobie przystawiałem. Tu jeszcze rura od odkurzacza weszła w kadr, ale to już tam trudno. Ściągam sobie elegancko piórem. Do równego, tak to właśnie się prezentuje. Eee, jak widzicie, Obskrobełem. tutaj, poleciłem sobie kostką ścierną przed chwilą, odpyliłem całość. I co? I gruntuję rozśnieczony uni grunt 1 do 4 z wodą podmalowanie elegancko, a no jeszcze wcześniej było szlifowanie planeksem, bo to znajomy przyjechał, oszlifował w międzyczasie jeszcze tutaj pomalowałem jak widzicie ściany te z oknem i z drzwiami w międzyczasie kiedy właśnie zaprawki na suficie schły potem właśnie jak już te ściany pomalowałem okleiłem podmalowanie sufitu zabrałem się za malowanie sufitu, najpierw pierwszą warstwę maluję od ściany do ściany, a drugą wzdłuż okna po prostu tak jak pada światło i wtedy no ładnie to wygląda. Mamy idealnie pokryte Faraday. Była Beckersa. Nie pamiętam jaka. No ale Beckersa w każdym bądź razie. Beckers, Beckers, dobra, nieważne. No. Eee, w każdym bądź razie biała. Tylko nie, to, to była jakaś. No jakaś tam pośrednia, nie pamiętam. Musiałbym spojrzeć. Jak ktoś będzie chciał to, to w komentarzu, mu na to odpowiem. I to by było na tyle. Już uznałem, że więcej nie będę pokazywał malowania, bo to było pokazane w remoncie pokoju. Był tam że 20-minutowy odcinek. I to było na tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam też Słuchmat. Cześć. A teraz efekt końcowy. Jak to tak wyszło? Na szybko. Z meblami nowymi. Pozdrawiam. Wojtka. Tak to właśnie wygląda.